Monika Borkowska, witam Państwa i wracam z kolejnymi tematami i z kolejnymi gośćmi. Witam już Łukasza Brodzika, publicystę. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I wywołam może na początek temat, który myślę w kontekście igrzysk olimpijskich interesuje pewnie wszystkich naszych widzów. Głośno o naszej bokserce dzielnej, młodziutkiej Julii Szeremecie, która w finale o złoty medal zmierzy się. Z Tajwanką, z bokserką właśnie i tutaj się lekko zawieszę, wokół której sporo jest kontrowersji. Po bitwie, którą na ringu zmierzyła z tą Tajwanką Bułgarka, Swietłana Kamenowa, bardzo prasa się rozpisywała wtedy o samej tej Tajwance i o tym... No, zadając wprost pytania czy to na pewno jest kobieta. Bułgarka po tej bitwie nie podała wtedy swojej przeciwniczce ręki i zrobiła taki wymowny gest, proszę państwa, na ringu, pokazując, że ja mam chromosom X. Ja jestem kobietą, sugerując, że po tej drugiej stronie Coś tam nie do końca jest tak, jak być powinno, a przypomnijmy tylko, że i w przypadku tej Tajwanki, i w przypadku Algierki, bo o niej też w tym kontekście jest bardzo głośno, były już wcześniej kontrowersje, bo na przykład na Mistrzostwach Świata obie panie zostały zdyskwalifikowane, bo tam testy płci zostały zrobione, okazało się, że tych męskich hormonów jest za dużo. MKOL dzisiaj, ja zrobię taki dłuższy wstęp, bo być może nie wszyscy nasi widzowie zagłębiali się w tę tematykę. MKOL tam pisze dzisiaj, że i wczoraj, że te dyskwalifikacje wtedy były bezprawne i że brakowało im wiarygodności, ale fakty są takie, że w tym roku na tych Igrzyskach Olimpijskich mamy rekordową liczbę sportowców LGBTQ, jest ich 191 według deklaracji. I większość z nich to kobiety. I pytanie do Pana, jak Pan jako mężczyzna patrzy na takie walki? Czy to jest do końca fair? Czy tak powinna wyglądać walka fair play? Czy to nie psuje nam trochę i nie zabija tego ducha sportowej rywalizacji? No, wielu z nas burzy się krew, gdy widzimy takie obrazki, bo przecież sam wygląd zewnętrzny wskazywałby, że nasza. Tak jak pani wspomniała, piękna, młoda dziewczyna będzie walczyć z mężczyzną. Choć oczywiście wygląd to nie wszystko, więc staramy się dowiedzieć, sprawdzić coś więcej o tym zawodniku, zawodniczce przeciwko. Ale te testy rok temu były robione i wyszło z nich, że no, te hormony nie wyglądają tak, jak wyglądać powinny, więc no, to Jezu. chyba komuś Justy. powinno jednak dawać do myślenia. Wszyscy widzą, jak jest. Badania wskazują, tak jak pani mówi. I teraz właściwie w Polsce wszyscy już mówią o tym, że ta nasza zawodniczka to doszła faktycznie do finału kobiet. Teraz zobaczymy, jak jej pójdzie ten finał. No i tutaj już wiele ludzi zadaje pytanie: Czy, czy to musi być tak, że kobieta w finale musi walczyć? Z, z, z prawdopodobnym mężczyzną, bo tak już to jest oceniane. I w, to jest jednak duży problem, ponieważ, i zwłaszcza problem dla kobiet. I teraz, gdzie są ci wszyscy obrońcy kobiet, którzy o to e, tak zabiegają o ich, ich prawa? A tutaj się okazuje, że w momencie, gdy na szali jest. Nie tylko medal, ten prestiżowy, co 4 lata zd możliwość zdobycia go. Czasem dla niektórych to jest jedyna szansa w życiu, ponieważ już w przyszłości takiej formy mogą nie mieć, zwłaszcza w sportach siłowych, zwłaszcza w portach walki, które są też niebezpieczne dla zawodników. Tu nie ma co się oszukiwać, uderzenia e, zadawane z siłą. No i teraz te panie są przyzwyczajone do walki z kobietami, dostają ciosy jak ta jedna z To Włoszech... jest właśnie kluczowa kwestia, której pan dotyka teraz, panie redaktorze, bo my przy okazji różnych innych, zawodów mieliśmy już tego typu afery, może nie tak głośne, ale mowa była na przykład o biegaczkach, prawda? No w różnych dyscyplinach, tyle tylko, że tam gdzieś tam to się rozchodziło po kościach, ponieważ nie ma tego bezpośredniego kontaktu. A tutaj w boksie, w takich dyscyplinach jest jednak ten kontakt fizyczny. Jedna z tych zawodniczek, no przecież poddała walkę po kilkunastu, zdaje się, sekundach, powiedziała, że no nie będzie walczyła z mężczyzną. To nie jest w ogóle ten pułap siły. I mocny cios w twarz wystarczyły 45 sekund, by zawodniczka zrezygnowała i z płaczem pożegnała się z igrzyskami. No i teraz zobaczmy. Wiele nam tutaj rzeczy wskazuje na to, że powinno się dogłębnie zbadać takie przypadki. I jeżeli zawodniczki mówią o tym, że nawet wzięcie przepraszam, tabletki na ból głowy może jej wykluczyć z zawodów i potraktowane być jak doping, to co dopiero w przypadku, gdy widzimy silniejszego przeciwnika po drugiej stronie, który faktycznie wygląda jakby miał większy, i jest to potwierdzone, jakby miał większe stężenie testosteronu czy nawet inne chromosomy, a my dopuszczamy go do walki. MKOL powinien robić wszystko, żeby takim sytuacjom zapobiec i myślę, że to na przyszłość by oczyściło także sytuację, tymczasem będzie jeszcze gorzej, będzie tego jeszcze więcej, dopóki także myślę kobiety w sporcie po prostu nie zbojkotują tego typu akcji, ponieważ no, nie, nie wiem co by się musiało stać innego, żeby do tego doprowadzić, by tam Nie no pan, jakieś... bo też rysuje nam się tutaj taki szerszy kontekst tych igrzysk olimpijskich, co też wspomnę o tym, jak wyglądała ceremonia otwarcia, wszyscy pamiętamy, tak, jak była kontrowersyjna. Te dane, które przytoczyłam na początku, z których wynika, że bardzo dużo jest, 191 osób według tych danych dostępnych publicznie, tych osób, które identyfikują się jako LGBTQ+, większość z nich to kobiety, tak dla statystyki w Tokio po, podczas ostatnich igrzysk 186 osób, wcześniej jeszcze mniej, jeszcze mniej, więc widzimy ewidentnie, że ta tendencja jest wzrostowa, a reakcji no nie, ma, nie, no nie ma chyba, można powiedzieć, chciałam powiedzieć, że jest mniej, nie ale tak tak naprawdę tej reakcji nie ma. Wręcz czytamy e, takie nagłówki, że nie wypada w ogóle tego, tej sprawy komentować, że to nie przystoi, bo jeżeli ktoś komentuje, to jest wręcz transfobem. Do tego no, no, dobrym. Ja, ja, ja uzasadnię teraz moją tezę, czemu nie będzie e, lepiej, ponieważ e, e, ci państwo, którzy kierują teraz MKL, są zakładnikami własnych właśnie e, tego otwarcia tej całej narracji i teraz spróbujmy skrytykować, spróbujmy tylko skrytykować. Już nie tam, e, ale gdyby się doszło do tego, że dojdzie do dyskwalifikacji tych państwa, to przecież ich te wszelkie środowiska biznesy po prostu zagłodzą, e, zniszczą medialnie, to będzie jedna wielka nagonka. A Dojdźmy do tego, że w Polsce planowano, całkiem jeszcze niedawno, ciekawe czy do tego pomysłu będzie powrót, wsadzanie do więzienia. Zatem myśl o zbrodni, gdy się krytykuje, gdy będzie się mówić prawdę o homoseksualizmie, o transfobii, o, przepraszam, o transfobii to się mówi, ale gdy będzie się mówić o tym, jakie skutki niosą ze sobą tego rodzaju zachowania akcji, kiedy krytykuje się, że jest No jest. Toaleta. Panie redaktorze, pamiętajmy, że jest ustawa specjalna o hejcie przy... Gotowywana, także nie wiadomo co nas czeka w najbliższych tygodniach Dlatego... i miesiącach. Dlatego może być tak, że ta nasza rozmowa z panią redaktor już jest notowana i będzie odnotowywana i, i spotkamy się może gdzieś pod jakąś salą rozpraw. Dobrze, proszę państwa, my się nie boimy. Jeżeli ktoś nas słucha, kto ewentualnie odpowiadać będzie za pewne ruchy, my się nie boimy. Nie boimy się, tak jak Julia Szeremeta, którym, która mówi, proszę państwa, że ona idzie po złoto, że ona się nie boi swojego przeciwnika, swojego rywala i idzie po złoto. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak trzymać za dzielną, młodą Julkę. Kciuków po prostu. I chcę na koniec pana zapytać jeszcze o komentarz w bulwersującej sprawie tego małego czterolatka Ignasia, który błąkał się po ulicach, bo uciekł z domu w samych butach. Na jego ciele były no, ślady, nie chcę powiedzieć torturowania, bo to może za mocne, ale faktycznie znęcania się nad nim, bicia, był podrapany, pobity. Ten maluch, no a wychowywały go, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, dwie kobiety, para lesbijska. Jak pan komentuje tę sprawę? Tu na monitorze widzimy tylko, jak to wyborcza przedstawia tę sprawę, sugerując oczywiście, że chodzi o rodzinę katolicką, chrześcijańską, podczas gdy mówimy o parze dwóch lesbijek. Tak jest. Gazeta Wyborcza wielokrotnie, wiele razy, jak i inne media lewicowo-liberalne, próbują z polskiej katolickiej rodziny zrobić taką, w której się dzieje samo zło, czy patologia, czy to są beneficjenci 500, którzy je przejadają. I nie wiadomo, co z nim jeszcze robią. Już nie mówię o tym, że przepijają. Przemocowiec to jest mężczyzna, heteroseksualny to jest mianowicie biały mężczyzna, itd. Tak tak Tych profili, które próbują media nam wtłoczyć do głów, nawet przypisując już w ewidentnej sytuacji, kiedy prokuratura, służby mówią o tym. Kto tą przemoc sprawił, jak wyglądało to, tam jest bardzo dużo szczegółów, się okazuje. Wiedzą, w jaki sposób to dziecko dręczone było, wiedzą, że, że te panie są partnerkami i wiele teraz spraw wychodzi na jaw, łącznie z tym, że te panie, czy ta jedna z nich z tych pani jest aktywistką w Gliwicach, zdaje się, w tych tęczowych organizacji, więc tym bardziej upada tutaj mit, że homoseksualiści to środowiska LGBT, GBT, czy ta ideologia jest taką czystą, która jest właściwie do szczęścia tylko ludziom potrzebna, na naszych oczach w sposób drastyczny. I myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę, jak właśnie się zachowują te media, próbując teraz nakierować naszą uwagę, że oto, no właśnie to jest dzieło katolików. Ale jak bardzo niewygodny jest to temat, jak bardzo niewygodne są te fakty, że to właśnie dwie kobiety odpowiadają za wychowanie tego dziecka i tych dzieci, bo tych dzieci w tym domu, w tym mieszkaniu było więcej jak to muszą być bardzo niewygodne fakty, że próbuje się w tak ohydny sposób manipulować opinią publiczną. Panie redaktorze, w tej sprawie będziemy się także dalej przyglądać, bo tak jak pan powiedział, ten opis prokuratorski jest bardzo obszerny, dokładny, szczegółowy i niezwykle... Oddziałujący na emocje, wzruszający taki, no naprawdę, jak ktoś ma dzieci, jeszcze dzieci małe w tym wieku i przeczyta ten opis prokuratorski, no to trudno pewnie będzie po tym zasnąć. Będziemy o tym informować także na naszej antenie. Dziękuję panu bardzo. Łukasz Brodzik, publicysta. My, proszę państwa, przenosimy się teraz na serwis informacyjny. Za chwilkę przywita państwa Piotr Kieraga. A ja tylko przypomnę, że o 14.10, czyli zaraz po serwisie Bitwa Polityczna. Zostańcie państwo z nami.